W skali roku ichtiolodzy Szczecińskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego wpuszczają do naszych wód ponad 800 tysięcy troci i łososi. Tylko w kończącym się niebawem maju w ramach realizacji programu pod nazwą Zarybienia Polskich Obszarów Morskich na zlecenie i przy finansowym wsparciu Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni do Regi i Parsenty wpuścili 45 tysięcy smoltów łososi. 100 tysięcy małych troci trafiło do Regi. Przy zarybianiu pomagali też wędkarze z Nowielic i Trzebiatowa oraz członkowie społecznej straży rybackiej z Gryfic. Kolejne 12 tysięcy sztuk troci trafiło do Odry w ostatni piątek, opowiada dyrektor naszego biura okręgu, a jednocześnie ichtiolog Rafał Pender. Te zarybienia prowadzimy już od 12 lat. Będziemy wypuszczali do Odry smolty troci i przywieźliśmy 12 tysięcy sztuk. Jadąc tutaj przez kilka godzin, są oczywiście w atmosferze wody natlenionej, baseny są natleniane dodatkowo sprężonym wcześniej tlenem, a możemy je wypuścić w jednym miejscu, dlatego że po prostu ryby są duże i są aktywne. One się bardzo szybko przemieszczają, nawet nie ma sensu ich w kilku miejscach rozprowadzać, po prostu one się same potrafią przemieszczać. Dlaczego Odra? No bo przecież w Odrze generalnie troci i łososi nie łowimy. Nasza Odra jest cały czas trasą migracyjną dla tych ryb. Przecież wszyscy chyba wędkarze, nie tylko wędkarze, wiedzą i słyszeli o łososiu drawskim. Wszystkie te łososie drawskie, które niestety nam wyginęły, żyły w Bałtyku i właśnie przypływały na tarło do Drawy, musiały przepłynąć przez Szczecin, przez tą naszą wodę, nad którą tutaj dzisiaj jesteśmy, płynęły pierwotnie drawskie łososie. I tutaj my staramy się w tym miejscu te ryby wypuszczać, licząc na to, że one za jakieś kilka lat będą do nas wracały. No, to drogę mają długą, bo ja mówię już teraz tylko o powrocie. To jest z Bałtyku, przez Odrę muszą dopłynąć do Warty i dopiero do Drawy. Biologia ich i rozród jest tak skomplikowany i związany z dwoma środowiskami, czyli z morskim i słodkim. Po drodze napotykają na wiele przeszkód, między innymi zanieczyszczenia i przegrody w postaci elektrowni wodnych i to spowodowało wyginięcie tego łososia. Chciałoby się, żeby łososie wróciły do Drawy. Ale ja tak uważam, że no gwarancją tego, żeby wróciły, to żeby nie było sytuacji, że my jako związek i na jednym obwodzie rybackim zarybiamy tym łososiem, żeby był ten efekt zarybieniowy, musiałoby zarybiać więcej użytkowników rybackich i to w całej zlewni rzeki Odry, bo my jesteśmy tylko na małym tej fragmencie tej rzeki i ta ilość dla nas duża w skali rzeki jest niestety niewielka.